Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że pod względem twórczości i oryginalności branża rozrywkowa zaczyna odbijać się od ściany. Nowy ciekawy pomysł wcale nie musi polegać na wynajdowaniu koła na nowo. Często wystarczy zmienić kompozycję, sięgając do innych gatunków i dziedzin, aby dać odbiorcy zupełnie nowe doświadczenia. Jednak ostatnio w filmach i grach coraz częściej powracają stare hity, a coraz rzadziej pojawiają się świeże produkcje. Częściowo za wysyp takich odświeżanek winę ponosi mainstream. W oczach ludzi, którzy za nim ślepo podążają, biali ludzie, a w szczególności mężczyźni, cieszyli się przywilejami zbyt długo i teraz mają dług wobec wszystkich pozostałych ludzi na świecie. Nie wiem, czy aktywiści zdają sobie z tego sprawę, że nie zostaliśmy tak rozwiniętej cywilizacji. Myślę, że spokojnie mogliby się skumać z płaskoziemcami. Może cele różne, ale przynajmniej leki te same. Wiem, to miał być spokojny materiał o Gothicu bez rakowego przesłania. I tak planowałem, dopóki nie zobaczyłem tego. Tak, powstaje nowy Fight Club, ale tylko z kobietami. Ludzie, którzy tworzą te remake'i, cały czas próbują, a gdy nie wychodzi, to tak jak z Ghostbusters 2016 albo Ocean's 8, winą obarczają toksycznych fanów. I próbują ponownie, bo skoro 20 raz się nie udało, to 21 raz na pewno się uda. Okej, wyszedłem tutaj trochę poza skrypt, ale mam wrażenie, że oni zupełnie nie uczą się na błędach, ani nawet nie starają się wymyślić nic oryginalnego. I co gorsza, zamiast zachęcić innych do swojej wizji, to próbują wymusić na nich to, żeby im się koniecznie podobało. Ale to zostawię sobie na jakiś bonusowy odcinek, bo jeszcze kilka zdań więcej i będę musiał zmienić całkowicie tytuł tego filmu. Powracające stare tytuły to również żerowanie na nostalgii. Duże firmy nie lubią ryzykować, dlatego jeśli znudzi ci się Assassin's Creed 80, to wykopią Prince of Persia, oferując ci dokładnie to samo, tylko inaczej opakowane. Nowy bohater i świat wymaga dużo większej pracy i zawsze stwarza ryzyko, że nie zawsze się przyjmie. Oczywiście trochę nostalgii nie zaszkodzi, ale tylko wtedy, gdy branża twórczo stoi na wysokim poziomie. W grach niestety tak nie jest, szczególnie, że dziś twórcy rozrywki walczą nie tylko o twoje pieniądze, ale również o uwagę. Choć mechanizmy utrwalające nawyki istniały w grach od dawna, mam wrażenie, że obecnie stosuje się nawet w takich produkcjach, którym ten model nie pasuje. Powszechność tych mechanizmów kształtuje to, w jaki sposób odbieramy aktualnie rozrywkę. O tym będzie kolejny odcinek, więc jeśli cię ten temat interesuje, to obok przycisku subskrybuj znajduje się dzwonek. Jak go wciśniesz, dostaniesz powiadomienie, gdy pojawi się mój następny film. Gothic jak najbardziej wpada w tę kategorię nostalgicznych odświeżanek. Od Nocy Kruka minęło już 16 lat, ale sam tytuł wydaje się, że był daleko od śmierci. Gothic zyskał nieduże, ale za to bardzo wierne grono fanów i dzięki ich pracy i zaangażowaniu stworzony został projekt pod nazwą Dzieje Khorinis. Link do projektu wrzucam w opisie tego filmu. Rzuciłem też okiem na statystyki na Metacritic. Jedynkę oceniło kilkunastu recenzentów i niewiele ponad setka użytkowników. Oceny dwójki wyglądają podobnie. Przy Reksie, który reklamowany był jako spadkobierca Gothica, wyniki są ponad dwukrotnie wyższe, choć w dalszym ciągu możemy mówić o małym zainteresowaniu, przy dość niskiej ocenie utrzymującej się na poziomie wysokiej 60. Remake Gothica brzmi zatem bardziej jak fanserwis niż skok na grubą kasę, choć mogę się w tej kwestii mylić. Przypuszczam, że grywalny teaser jest właśnie taką próbą, która powie deweloperom, czy warto angażować się w ten projekt. Do tej pory Gothica oceniło ponad 5000 graczy, przy wyniku utrzymującym się na poziomie 78%. To dobry wynik, ale pytanie, czy napędzany jest uczuciem nostalgii, czy może dostajemy podobny remake do Residenta 2. Tutaj powinienem zaznaczyć, że ze starych Gothiców niewiele pamiętam i przy drobinie uporu dałbym się przekonać, że Adanos był jedną z postaci w grze. Dwójkę lekko przeszedłem kilkanaście razy, ale jedynkę maksymalnie dwa. W demko zaczynałem 3 albo 4 razy, bo gra psuła mi się przy minimalnym naporze z mojej strony. Niestety ostatecznie nie wyszedłem za bramy, bo gra całkowicie przestała mi się uruchamiać. Nowy Gothic nie ma być dosłowną kalką pierwszej części i to widać od samego początku. W demku nie jesteśmy wpychani za barierę, a raczej jesteśmy opuszczani w windzie. Pierwsze co da się zauważyć to, że bohater jak na bezimiennego strasznie dużo gada. Jadę windą, jest bardzo wysoko, coś się stało, wszystko płonie, chyba zaraz spadnę. Muszę się mocniej trzymać. Będzie bolało! To fajnie, gdy bohater wrzuca swój komentarz i jest biegły w ciętej ripoście, ale tutaj nawet nie dać się wczuć w klimat, bo cały czas prowadzi monolog sam ze sobą. Podoba mi się, jak w jednej scenie bezimienny podnosi się i pomimo tego, że wszystko wokół płonie, odpala pochodnie, aby oświetlić sobie okolice. Mi też zdarza się odpalać latarkę w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Wprowadzenie kończy się dopiero, gdy przed stworami ratuje nas Diego. Jako ktoś, kto w krótkim czasie zaczynał tę grę 4 razy, zauważam, jak bardzo ta gra potrzebuje opcji pomijania scenek i przyspieszenia dialogów. Rozmowy przypominają mi trochę opcje z Mass Effect, lecz przynajmniej tutaj pod odpowiedziami dodatkowo pojawia się pełna wypowiedź. Niestety nie wszystkie wypowiedzi zgadzają się słowo w słowo z napisami. Początkowo nie zwróciłem na podpisy uwagi i okłamałem Diego, gdy pytał, czy widziałem, kto podpalił windę. Drugim razem powiedziałem mu prawdę. Kłamiąc okazało się, że bezimienny wymyśla dziwną historyjkę, że przyjechał tam wcześniej i tylko zgubił się w lesie. Z kolei, gdy zdecydowałem się powiedzieć prawdę, bohater tylko wspomniał, że znajdował się razem z opuszczanymi towarami. Kłamstwo wydaje się tutaj mocno przekombinowane, bo wystarczy, żeby bezimienny powiedział, że nic podejrzanego nie słyszał i sprawa byłaby zamknięta. Może sens tego kłamstwa będzie większy, gdy historia posunie się dalej, bo tak jak w Telltale Games pojawia się informacja, że Diego będzie pamiętał moją odpowiedź. Zadania są typu znajdź i wróć, ale są też takie, które pozwalają graczowi nieco bardziej pokombinować. Gra będzie czasem pozwalać oszukać zleceniodawcę, powiedzieć mu częściową prawdę lub przeprowadzić quest zgodnie z jego życzeniem. Szczerze mam nadzieję, że będzie więcej takich questów i ten w obszarze wymiany nie był jedynym tego typu. Głosy tych kilku postaci, które udało mi się poznać, były całkiem dobrej jakości, choć nie ukrywam, że Gothic jest jednym z niewielu tytułów, które chętnie bym zobaczył z pełną lokalizacją. Co jest rzadko dzisiaj spotykane, gra nie traktuje gracza jak idiotę. Owszem, podświetla elementy na ziemi, które można podnieść lub wejść w jakąś interakcję, ale w tej części, w którą grałem, nie było mapy ani magicznych unoszących się w powietrzu strzałek, które pokazywałyby, gdzie mam iść. Niestety ta szorstkość widoczna jest również w elementach, które powinny w takim tytule być wyglancowane. Już dawno nie widziałem tak fatalnego interfejsu. Gothic śmierdzi portem z konsoli jeszcze zanim na Steamie wciśniesz przycisk Start. W menu kursor jest zablokowany i można się po nim poruszać tylko w USAD, a między zakładkami Q i E. Natomiast broń wyekwipujemy spacją, z kolei użycie leków i ziół wymaga jeszcze innego przycisku. Dodatkowo pojawia się pewna niekonsekwencja, bo część okien, również te z tutoriala, da się zamknąć wciskając Escape, natomiast pozostałe wymagają wciśnięcia Q. Układ menu i dziennika jest bardzo nieintuicyjny, a przez to nieczytelny, no i zupełnie nieprzystosowany na pecety. Poruszenie się daje wrażenie ze starych gotików i to zarówno dobrze, jak i źle. Mam wrażenie, że bohatera pchałem przed sobą i nigdy nie miałem nad nim pełnej kontroli. Na szczęście walka jest przyjemna, oferuje 3 strony wyprowadzania ataków i pomimo wprowadzonych statystyk ekwipunku, walka mocno opiera się na skillu gracza. Wydaje mi się, że zabrakło tylko mechaniki knockoutu. W dwójce zadzierając silniejszym od siebie, byliśmy sprowadzani do parteru, a gdy poniżej nie zwijaliśmy się z bólu, dodatkowo byliśmy grabieni z posiadanych przedmiotów. Tutaj przegrana walka kończy się zgonem, bez względu na to, kogo zaczepimy. Zauważyłem też, że nie byłem w stanie zabić żadnego z NPC-ów. Gdy zbliżali się do skraju śmierci, ich życie nagle odnawiało się do 100%. I tutaj mechanika knockoutu rozwiązałaby ten problem. Gra nie pozwoliłaby dobić takiego delikwenta, ale zawsze mielibyśmy satysfakcję z rozszerzonej definicji mocnego argumentu. Kolejną zmianą jest ograniczona swoboda save'ów. Remake pozwala jedynie na jeden zapis i checkpointy. Choć podobny system odkryłem ostatnio w Outward i bardzo mi on tam pasuje, właśnie szczególnie na obecność knockoutu, to tutaj nie udało mi się znaleźć pozytywów takiego rozwiązania. Eksploracja daje tyle samo radochy, co w starych gotikach. W różnych miejscach poukrywane są znajdźki i wścibski gracz często zostanie nagrodzony za swoją uporczywość. Niestety, gracz zachęcany do takiego polowania będzie napotykał niewidzialne ściany, a tych w Gothicu jest zdecydowanie zbyt wiele. Nie muszę mówić, jak bardzo to psuje wrażenie swobodnej eksploracji, bo co innego nie móc spiąć się na wysoką skalną ścianę, a co innego ciągle napotykać niewidzialne bariery. Sztuczne wydaje się też AI przeciwników. Walcząc między drzewami albo przy większych obiektach, przeciwnicy głupieli, ich ciosy stawały się nieskuteczne albo całkowicie przestawali atakować. Zaskakująco przy tych wszystkich błędach, niedoróbkach i niewygodach, które są tak bardzo widoczne w grywalnym trailerze, Gothic zachowuje klimat dwóch pierwszych gier. Aktualnie deweloperzy prosili o feedback, więc jeśli uda im się przystosować tytuł do pecetowej rozgrywki i usuną większość wymienianych problemów, może się okazać, że po 16 latach Gothic doczeka się wersji, której nie trzeba się będzie wstydzić. Powiedziałbym, że to taki umiarkowany optymizm. No i to wszystko, dzięki bardzo za oglądanie, mówił Shifter z Ogryzków. I teraz tak trochę niestandardowo. Dzięki, że tutaj jesteś i że to oglądasz, dlatego bo bez twojego wsparcia dużo ciężej byłoby mi tworzyć te filmy. Z okazji świąt lub zimowej przerwy wszystkiego najlepszego, a my powinniśmy spotkać się jeszcze przed Nowym Rokiem. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. W Gothicu nie wszystkie znajdźki można podnieść, niektórych można także posłuchać. Ten utwór to Herr Mannelig. Dla zainteresowanych historię wrzucę do opisu. Nowy ciekawy pomysł nie musi polegać na wynajdowaniu koła na nowo. Aha, i pies czeka. Zawsze jak nagrywam. Często wystarczy... Cicho! Gothic jak najbardziej wpada w tę kategorię nostalgicznych odśnieżanek. Boże!